Witam Tuaristeo na Amazonii. Tym razem zaatakujemy armię, której roi się od gryfów i innych niezbyt przyjemnych stworzeń. Dobrze, ale pomyślałem, że korzystniej dla mnie będzie jednak mieć założone buty, które dodają więcej do many. Co prawda w tej chwili to się tak od razu nie zregeneruje, nie ustawi i tak dalej, ale będę miał na kolejną bitwę. To jest do zniszczenia, ale to za chwilę. Nie, to tak, ja to widzę w ten sposób. Na początek ogień. Szkoda, że nie mam takiego gejzeru, który by działał podobnie jak gejzer, tylko że zamiast tej wody czy tam czegoś, to żeby ogniem bił. Okej. I cóż, atakujmy. Powiedzmy. To było fajnie przejąć formację. Jest, udało się. Teraz tak. Wulkan tu. Komu się dostanie? Dwóch. Dobra, to nie problem. Czyli nie atakujemy na razie. Jeszcze nie w tej chwili. O, w tej chwili wolą to. I coś dla odwrócenia uwagi. Tak. I może kroczek. I przywołam jednostkę tutaj. Ale na początku następnej tury musiałbym to zniszczyć. Okej, fajnie. Dobrze. No właśnie, tylko tyle, że... A od czego by tu zacząć? Słabszy gejzer. Chyba tak od razu mi nie padniecie, co? Mocniejszy. Tu się to zniszczy. Tylko nie pozabijajcie się. To nie jest dobra chwila, ale zaraz chwila. Tak. Może tak. Ale mi się wydaje, że dwóch padło. Jeszcze jednego muszę uratować. Dlatego nie przesadzajmy, spokojnie. Tu leczący. I tutaj nic, ale ja mam dużo szału. O. Ha. Może tak. Poczekajmy. Tutaj nic. No i wskrzeszamy się. Tak, dobrze mi się wydawało, że był jeszcze jeden. Cóż, kończmy. Tylko jak to najlepiej zrobić? Może standardowo. Albo zaraz, chwila, przecież ja chciałem Achika. Czyli tak.
Kiedyś trzeba to zrobić. Ogień. A mogę nawet tak, żeby moja jednostka oberwała. To nie problem. Bijemy. O, całkiem nieźle. Znowu mamy dużo szału. Tutaj... Wykorzystajmy to. Nic. Nic. Czy będzie szansa na kolejny punkcik? Muszę się uspokoić. O, jest. Chociaż nie, 20 szał. Trochę zużyją. I teraz dopiero. Atak. No i mamy kolejny punkcik. Złotko. O, runka. Teraz tylko sprawdźmy. Jest. 3, 4, 33. Czerwona. Świetnie. Tym razem zmierzymy się. O właśnie, a jak to wygląda na mapie? Ach, tu jest ta jaskinia. Jakiś łatwiejszy cel może? Oj, coś tu było, nie? Kasa. A dobra, rozwalmy to. Na pewno ogień na początek. Tu. Zawsze chodzi o to, żeby podpalić ciernie. Ale widzę, że ona już w zasadzie przestają się liczyć, czyli gejzer może podbija. Aha, całkiem nieźle. Czyli ogień tu może być dobry pomysł, ale kogoś bym tutaj sobie przejął, może nawet tak. O, a pozostałe jednostki potraktujemy ogniem. Może coś się da przywołać. O, na przykład tu. Tutaj. Może pułapki zwabią kogoś. Zaczyna się. Świetnie. I tu będzie można całkiem nieźle uderzyć. No chyba, że będę wolał gejzer. Może tak. Na początek ogień tu.
I tym razem gejzer? A może jednak trucizna? Raz. Znaczy nie, no to już było drugie czarowanie, to by było na tyle. Płomień. O, raczej tłum. Ale sytuacja wygląda na opanowaną. Nawet mogę im tutaj zapewnić jakieś źródełko zainteresowania. Tak. I co, już uderzajmy. Tu nic. I tutaj też pasujemy. Czy ja chcę uderzać? A, co mi to? I dwa razy trująca czaszka. Ślicznie i... to może zabić. Dlatego najpierw w ten sposób, żeby zużyć po prostu szalę. I dopiero w ten sposób dobijam. Pięknie. No to mamy temat ogarnięty. Jak to wygląda? Spoko. Czyli tu, jeśli chodzi o jaskinię, chyba później przyjdziemy. 7 pojedynków się odbyło. Okej. Dziękuję wszystkim za obejrzenie odcinka. W kolejnym będziemy pokonywali widoczne tutaj armie.